Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 5 do 11 września 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, zapoznajcie się z tymi informacjami. No i co kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. No i moje kochane panny, jesteśmy w Waszym sezonie, więc 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych panien, które obchodzą urodzinki w nadchodzącym tygodniu. Spełnienia marzeń, kochani, wszystkiego dobrego. I buziole dla Was. Dobra. Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. O, dziękuję bardzo. Odpoczynek. Odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Tak jest. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Sąd ostateczny. No kochani, czemuś trzeba będzie się przyjrzeć jeszcze raz. Mogą powrócić jakieś sprawy z przeszłości, jakieś osoby z przeszłości. Może jesteście w trakcie jakiejś sprawy sądowej, czy jakiejś biurowej, czy jakiejś urzędowej. Kochani, czemuś trzeba będzie się przyjrzeć. Trzeba będzie wyciągnąć jakieś odpowiednie wnioski, żeby móc się uwolnić, żeby móc pójść dalej. Także kochani, dla części z Was może to być kwestia zrobienia jakiegoś takiego rachunku sumienia, może przeanalizowania jakichś swoich zachowań, swoich działań, swoich inwestycji, może jakiejś opinii na dany temat. Także cokolwiek to jest, kochani, trzeba będzie po prostu jeszcze raz się temu przyjrzeć, żeby móc pójść dalej. Trzeba będzie nauczyć się jakiejś lekcji. Mam wrażenie, że tu chodzi o wyciągnięcie jakiejś ważnej lekcji z danej sytuacji. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Mamy diabełka, kochani. Czyli chodzi o uwolnienie, chodzi o Wasze uwolnienie. I mam wrażenie, że to jest mocno połączone właśnie z tym sądem ostatecznym, czy Waszej głównej energii. Część z Was może tkwić w jakiejś toksycznej relacji, w toksycznej sytuacji z kimś, właśnie nie wiem, w jakimś miejscu, tak? Może chodzić o jakieś Wasze mniemanie o sobie, bądź jakieś podejście do spraw. Może, kochani, chodzić o jakieś kwestie uzależnień, tak? O jakieś, nie wiem, nawyki, z którymi warto by było się pożegnać. To jest dobry tydzień właśnie, żeby zrobić czystki, żeby zrobić porządki w swoim życiu. Zobaczmy tego diabła. Siódemka mieczy. Głupiec. Paść buław. No właśnie, kochani, tutaj trzeba popracować nad tą sytuacją i nad sobą. Dla części z Was, kochani, faktycznie może to być kwestia jakiegoś uzależnienia przez Was. Może nadmiar alkoholu, może nadmiar jedzenia, może zakupoholizm, może cokolwiek, tak? To już właśnie Wy musicie zrobić, że tak powiem, ten rachunek sumienia. Ale tak jakby przez długi czas oszukiwaliście sami siebie, że to nie stanowi problemy. Nie stanowi problemu, że macie nad tym kontrolę, że macie nad tym władzę, możecie rzucić kiedy chcecie, że to wcale nad Wami nie panuje. No, czy aby na pewno, czy aby na pewno, kochani, w tym tygodniu mam wrażenie, że uświadomicie sobie prawdę i zdecydujecie się, że czas faktycznie ruszyć jakąś nową drogą, czas zaryzykować, czas właśnie pójść w jakimś totalnie nowym kierunku. Możecie się zapisać właśnie na jakąś terapię, możecie po prostu kupić jakąś książkę, która będzie dla Was istotna, ale tu chodzi o pracę nad sobą. Pracę nad sobą, wzrastanie, rozwijanie się, kochani. No i na spodzie mamy to piękne słońce, czyli radość, sukces, więc kochani, to jest dobry tydzień, żeby faktycznie zacząć uwalniać takie rzeczy, ponieważ macie tu szansę naprawdę odnieść sukces, zwycięstwo. Tak samo część z Was, moi drodzy, może tkwiła właśnie w jakiejś niezdrowej relacji albo w niezdrowej sytuacji przez dłuższy czas i udawaliście, że nic, że to wcale się nie dzieje, albo że to wcale nieprawda, tak? Ta osoba mogła Was okłamywać, manipulować Wami i
ogólnie robić dużo różnych jakichś takich brzydkich rzeczy. No i ewidentnie w tym tygodniu mówicie jej papa. Mówicie, że koniec z tym, koniec tego dobrego, czas ruszyć w nową stronę. Może chodzić o sprawy zawodowe, może w pracy mieliście do czynienia właśnie z taką toksyczną osobą. A może po prostu mieliście do czynienia z toksycznym przyjacielem, partnerem, który mówił wam, że nie wiem, że nie stać was na coś, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie w jakiejś sytuacji, tak czy cokolwiek. W tym tygodniu udowadniacie, że tak, że dajecie sobie radę, że to jest dobry kierunek i że wiecie dokładnie, co robicie. Wzrastacie, rozwijacie się, stawiacie na swoją edukację, na swój własny rozwój. Kochani, przede wszystkim to ta sytuacja, postawienie jakichś granic albo odcięcie od tej osoby przynosi wam wolność, przynosi wam wolność, przynosi wam szczęście, przynosi wam takie pozytywne myślenie i wiarę w swój sukces, wiarę w swoje możliwości. Dokładnie, kochani, bo widzicie, no idziecie dalej od tego diabełka, odwracacie się od tego, zyskujecie niezależność i dzięki temu właśnie sprawy zaczynają się układać no o wiele lepiej niż myśleliście. Uświadamiacie sobie, że też stać was na o wiele więcej niż myśleliście. Pięknie. Dobra, na co uważać, kochani, zobaczmy. Arcykapłan. Może chodzić, wiecie co, o jakiś guru, o jakiegoś mentora. Może chodzić o waszego męża, ojca, kogoś takiego, dziadka. Mam wrażenie, że dla części z was właśnie to jest ta toksyczna osoba, z którą musicie tutaj się pożegnać. Ale mam wrażenie, że dla części z was może to być kwestia jakichś takich przekonań wyciągniętych też z domu. Albo jakichś takich tradycji wyciągniętych z domu. Z czymś tu musicie się pożegnać, tak? Z czymś tu musicie się pożegnać. Z jakimś sposobem myślenia, sposobem działania. Z jakimiś wierzeniami być może na jakiś temat, na swój temat, bardzo często na swój temat, kochani. Po prostu to musicie pouwalniać, tak? Nie pozwólcie, bo wiecie co, taki arcykapłan właśnie w takiej pozycji takiej właśnie ostrzegawczej, takiej niewłaściwej, też mówi właśnie o tym, że jakby to powiedzieć, kochani, no, że nie zawsze właśnie ta osoba doświadczona, starsza, czy gdzieś tam, która jest renomowana, czy w ogóle coś, to nie zawsze jest dla nas dobra, tak? I nie zawsze właśnie, że tak powiem, te tradycje rodzinne, które są wpajane w nas, nie zawsze nam służą. I to trzeba sobie też uświadomić, po prostu. To trzeba sobie uświadomić. No dobra, co w miłości, kochani? A w miłości mamy królową kielichów, czyli miłość kwitnie, płynie, jest wszystko cudnie, więc jeżeli ten diabełek nie jest w sprawach miłosnych, to wszystko układa się naprawdę bardzo dobrze, kochacie się, mówicie to sobie, jest dużo takiej miłości, rozpieszczania się, płynięcia z prądem, dużo empatii, zrozumienia, bardzo fajna karta. Dla moich singli zdecydowanie jest tu szansa na pojawienie się kogoś szczególnego w waszym życiu. Zobaczmy tą królową kielichów. Rydwan, wisielec, ty chcesz wyjść, chodź, no właśnie, dziesiątka pentakli, ósemka kielichów. Wiecie co, kochani, mam wrażenie, że część z was zdecyduje się w tym tygodniu na jakiś wyjazd z partnerem, partnerką, tak jest. Może brakuje wam trochę bliskości, może ostatnio byliście zajęci jakimiś innymi sprawami, może faktycznie tu jest kwestia odcięcia się od jakiejś trudnej sytuacji w waszym życiu i część z was będzie potrzebować właśnie takiego wyjazdu, relaksu, gdzieś właśnie we dwoje. I tu może być właśnie zaplanowanie jakiegoś takiego wyjazdu, gdzieś właśnie w ciszę, spokój, gdzie będziecie mogli miło spędzić czas ze sobą, gdzie będziecie mogli odbudować swoją miłość, gdzie będziecie mogli skupić się na sobie, na kochanie, na spodzie jest cesarzowa, więc może tutaj coś zaskoczyć, może być jakaś ciąża może się pojawić, więc jeżeli nie chcecie, to uważajcie. Ale kochani, zdecydowanie jest to inwestycja w waszą relację. Dla części z was, kochani, może to być kwestia nawet nie tyle wyjazdu, co jakiejś przeprowadzki. Więc jeżeli czekaliście na jakieś dokumenty, czekaliście na jakąś gotówkę, na jakąś pożyczkę, na cokolwiek, na jakieś informacje odnośnie właśnie, że możecie się wprowadzać do nowego domu, albo że możecie się przeprowadzać gdzieś tam. Kochani, w tym tygodniu przyjdą informacje, że tak, że wszystko jest ok, że możecie ruszać po prostu w swoją drogę, tak, że wszelkie jakieś takie blokady zostały pokonane i spokojnie możecie właśnie tutaj pakować manatki i ruszać. Moje drogie single, no jeżeli mówię, jesteście samotni, kochani, to w tym tygodniu macie szansę poznać kogoś, mam wrażenie właśnie, że w chwili relaksu, bo mamy tego wisielca tutaj na spodzie, więc jeżeli w tym tygodniu faktycznie
Przestaniecie czuć się winni, uczynicie swoje potrzeby sprawą priorytetową i stwierdzicie, że macie ochotę gdzieś wyjechać, choćby na jeden dzień, choćby na jedno popołudnie, żeby, nie wiem, pobyć na łonie natury, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, żeby naładować baterie, kochani, tam macie szansę poznać kogoś naprawdę bardzo szczególnego. Bardzo szczególnego. Mam wrażenie, kochani, że to będzie taki czas, że właśnie poczujecie, że chcecie właśnie tutaj poukładać sobie wszystko w głowie i tego typu rzeczy, że chcecie być może spojrzeć na coś z innej perspektywy i dlatego potrzebujecie chwili samotności, tak? No i kochani, wpadniecie. Możecie poznać kogoś bardzo dojrzałego, kogoś gotowego na stały związek. Ta osoba zdecydowanie jest gotowa tutaj właśnie na budowanie jakichś solidnych fundamentów. Może Wam pomóc też w jakiejś trudnej sytuacji, może Wam pomóc rozwiązać jakieś sprawy, może pozwoli Wam spojrzeć na jakiś swój problem z innego punktu widzenia. Mam wrażenie, kochani, że tutaj od razu po prostu pyknie, bo mamy tą królową kielichów jako energię główną, więc mam wrażenie dla części z Was, że no to może być po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. No i jest szansa na stabilizację, jest szansa na założenie rodziny, kochani, tutaj. Więc kto wie, do czego to doprowadzi. No, ale, kochani, jest na to piękna szansa. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Siódemka buław. Kochani, tutaj będziecie musieli postawić komuś jakieś granice, przeciwstawić się komuś, bo mam wrażenie, że ktoś będzie próbował wywrzeć na Was jakąś presję, może zmiany zdania, może cokolwiek, tak, będzie chciało coś ugrać właśnie po swojemu, ale tutaj, kochani, musicie utrzymać swoją pozycję i nie poddawać się, jeśli chodzi o Waszą pozycję, Wasze zdanie na jakiś dany temat, Waszą opinię na jakiś dany temat. Zobaczmy tą siódemkę buław. Dziewiątka monet, no, czyli ta niezależność faktycznie tutaj będzie bardzo ważna. Król buław. Czwórka monet, dziesiątka buław. Rycerz kielichów i mamy tego arcykapłana, widzicie? Kochani, nie wiem, czemu mam wrażenie, że dla części z Was, część z Was musi się tutaj zbuntować przeciwko jakiejś rodzinnej tradycji, odnośnie może aspektów zawodowych, albo odnośnie jakichś schematów. Na przykład, jeżeli, kochani, jesteście singlem, singielką i na przykład nie chcecie jeszcze zakładać rodziny, dzieci, a Wasi rodzice już w Waszym wieku mieli dwójkę, Wasi dziadkowie mieli trójkę i tutaj mówią, Wam naciskają, że czas na dzieci, Wy możecie się zbuntować przeciwko temu i stwierdzicie, że na przykład Wy nie chcecie mieć dzieci, albo nie czujecie się jeszcze gotowi na dzieci, że dzieci ok, ale dopiero w późniejszym tam wieku. Albo może być taka kwestia, że, nie wiem, pochodzicie z rodziny, co tam jest takie popularne, nie wiem, lekarzy jakiś, tak, że pochodzicie z rodzin lekarzy, że nie wiem, dziadek tam był chirurgiem, tato jest chirurgiem, mama jest tam pomocnikiem chirurga, albo jakimś stomatologiem, czy kimś tam. No i oczywiście wszyscy myślą, że Wy też pójdziecie na medycynę i też przejmiecie tutaj później pałeczkę, gabinety i tego typu sprawy. A Wy na przykład nie chcecie. Chcecie pójść, nie wiem, za głosem serca i chcecie być artystą, albo chcecie wyjechać i podróżować po świecie, tak? Tu jest ważne, kochani, żebyście faktycznie utrzymali swoją pozycję i robili to, co daje Wam szczęście. Może tutaj być trochę trudności, może być trochę zmagań w związku właśnie z takim stawieniem czoła, że tak powiem, innym w swojej sprawie, ale właśnie walczycie tutaj o swoją ścieżkę, o swoje szczęście. Więc, kochani, nie bójcie się faktycznie postawić tutaj wyraźnych granic i jednak podążać za głosem serca. Tak jest. No, czas ruszyć w swoją stronę, kochani. Czas właśnie ruszyć w swoją drogę. Dobra, no oczywiście, kochani, dla części z Was to może być druga strona, że to Wasze dzieci chcą ruszyć w swoją stronę. To też dajcie im na to przestrzeń, tak? Dajcie im na to przestrzeń. Okej, praca i finanse. Co tutaj? A tu mamy siódemkę kielichów. Kochani, no to siódemka kielichów może mówić o kilku aspektach. Że będzie więcej opcji do wyboru, niż się spodziewaliście. No i trzeba będzie właśnie tutaj coś wybrać, w coś zainwestować. Dla części z Was, kochani, mogą się pojawić jakieś fantazje, iluzje, bujanie w obłokach, no ale trochę za bardzo będziecie oddawać się od ziemi i to nie będzie, że tak powiem, korzystne w Waszej pracy. Może część z Was, nie wiem, właśnie zamiast wykonywać obowiązki, będzie fantazjować tam o niebieskich migdałach, no i praca będzie po prostu, godziny będą mijać, a na koniec roboty stwierdzi, o kurde, tego nie zrobiłem, tamtego nie zrobiłam, się tego nie zrobiłem. Także też uważajcie tutaj na taką energię. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. O co konkretnie chodzi? Siódemka kielichów, bo siódemka kielichów. No i się dowiedzieliśmy.
Umiarkowanie. A z kielichów. Wiecie co, kochani? Nie, tu mam wrażenie. A, no właśnie, bo część z Was właśnie tutaj się odcina od jakiegoś toksycznego środowiska, jeśli chodzi o środowisko zawodowe. I chcecie w końcu pójść za swoimi marzeniami. I część z Was może zastanawiać się po prostu, co dalej. Faktycznie, jeśli ten diabeł symbolizuje jakieś toksyczne środowisko zawodowe, w którym jesteście, to będziecie się od tego odcinać w tym tygodniu i faktycznie tutaj będziecie rozpoczynać jakąś nową drogę. Tylko właśnie, może się pojawić więcej niż jedna opcja. Więcej niż jeden pomysł. I tutaj zachowajcie spokój i cierpliwość, jeśli chodzi o podejmowanie tej decyzji. Nie działajcie pochopnie, przemyślcie na spokojnie, ale też myślcie realnie, bo tu jest to ważne, ponieważ przy siódemce kielichów czasami mamy tendencję właśnie do zbytniego bujania w obłokach, a tu jest ważne, kochane panny, żebyście jednak pozostały w swoim żywiole i nogi trzymały dalej na ziemi. Słuchajcie wskazówek od wszechświata, to też będzie tutaj ważne. Wasi aniołowie, wasi przodkowie są przy Was i będą wskazywać Wam drogę, która z tych ścieżek jest dla Was właściwa, ale też słuchajcie swojego serca. To będzie tutaj ważne. Słuchajcie swojego serca, ponieważ macie tutaj szansę na wielką sprawiedliwość i na spełnienie jakiegoś wielkiego swojego marzenia, tak? Odnośnie właśnie pracy, odnośnie finansów. Może tutaj trzeba będzie się czegoś pouczyć, może trzeba gdzieś się poedukować, ale zdecydowanie widać tutaj piękne, piękne spełnienie, kochani, z tym królem kielichów. No i szansę na bardzo, bardzo dużą zmianę w Waszym życiu. Okej, rada. Zobaczmy radę. Król kielichów, płyń. Płyń z prądem. Kieruj się głosem serca. Zachowaj nerwy na wodze też. Pamiętaj o tym, żeby tutaj nie wybuchać emocjonalnie w trudnych sytuacjach. Ale przede wszystkim, kochani, otwórz się na miłość, otwórz się na kreatywność, otwórz się na przyjaźnie. Otwórz się właśnie na to takie, na ten flow, na ten przepływ. To jest tutaj ważne. Nie utrudniaj sobie życia. Dobra. Zwierzaczek. O, dziękujemy, jak szybko wypadło, ho, ho, ho. No i wypadł nam miś polarny, niedźwiedź polarny, mystik. Mistyczka, mistyk, mistycyzm. Fajne słowo. Wiedz, że wyzwania sprawiają, że stajesz się silniejszy. Miej wiarę, kiedy stawiasz czoła przeciwnościom. Pamiętaj o czasie takim odpoczynku, by marzyć i by odnowić swoją siłę. Także widzicie, odpocznij i zrelaksuj się. Pamiętajcie też o odpoczynku. Podnieś, wzmocnij swoje zdolności psychiczne. I nosisz w sobie szamana, czyli tą ogromną wiedzę. Pięknie. Dobra, co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi, kochani. Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od naszych kochanych aniołków. Zobaczmy, co będą miały tym razem do powiedzenia dla Was. Odpowiedź numer 1, 2 i 3. No to co? Odsłaniamy, kochani. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jak nie, to zatrzymajcie sobie filmik. Odpowiedź numer 1 brzmi... polepszenie. Pięknie. Odpowiedź numer 2 brzmi: posłuchaj swojej intuicji. I odpowiedź numer 3 brzmi: kompromis. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moje kochane panny. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jeśli tam imprezujecie, to udanej imprezy, fajnych prezentów, uważajcie na procenty. No i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Buziaki, pa, pa.